właściwie każda wojna jest sądem. Przylatują bombowce, zrzucają bomby, giną ludzie i miasto otrzymuje rany. Ściany są tego świadkami, także nawierzchnie ulic. Giną ludzie. I potem po latach ludzie już są dawno w grobach, a miasto w dalszym ciągu nosi rany, swoje rany, znamiona tego sądu. Ale sąd, o którym papież mówi w tryptyku rzymskim, jest sądem sądów. Nie jest to już jak wojna, może nawet najstraszniejsza, która się kończy. Sąd Boży, o którym papież mówi, jest sądem ostatecznym. Papież wkłada w usta Jezusa to zdanie: pójdźcie błogosławieni, idźcie precz przeklęci. Na wieki. Na wieki błogosławieni wchodzą w życie wieczne, w życie pełne szczęśliwości, a przeklęci w potępienie wieczne. Sąd sądów. I kiedy patrzymy się na Chrystusa ze wzniesioną ręką, razem z papieżem, obyśmy potrafili wejść spojrzeniem serca, spojrzeniem umysłu w tę rzeczywistość i oby ona przemieniła moje i Twoje życie. Oby wszystko, co odtąd będziemy robić, co będziesz robić, było naznaczone tą prawdą, że sąd się zbliża, sąd Chrystusowy, sąd najwspanialszy, bo sędzią jest ten, który oddał życie za Ciebie i za mnie. Sędzią jest ten, który zna wszystko, wie wszystko i chce przebaczyć wszystko. Ale chce przebaczyć, dopóki jest czas na nawrócenie, jest czas na przyjęcie daru wiary. Ale kiedy już przyjdzie ten sąd sądów, ten dzień, wtedy staniemy nadzy wobec Chrystusa. Tak jak postacie w Kaplicy Sykstyńskiej. Chrystus wniesie swą rękę i powie: pójdźcie błogosławieni. Do jednych z nas. Do drugich powie: idźcie precz w ogień nieugaszony. Możemy kontemplować Maryję stojącą tuż obok Chrystusa, właściwie pod wzniesioną Jego ręką. Ona się nie patrzy na Chrystusa, tak jakby tylko wiedziała, że tylko sercem, tylko modlitwą może wpłynąć jakby na ten sąd. Chociaż Chrystus jest doskonałym sędzią, wie wszystko, kocha, chce uratować. I widzimy apostołów, męczenników pokazujących narzędzia, którymi byli umęczeni, jakby na świadectwo temu sądowi. Obyśmy i my mogli pokazać swoje rany, swoje cierpienia, swoje narzędzia, te narzędzia, którymi jesteśmy krzyżowani, wierności Bogu. Oby. W Kaplicy Sykstyńskiej artysta umieścił sąd. W tym wnętrzu sąd dominuje nad wszystkim. Oto kres niewidzialny stał się tutaj przejmująco widzialny. Kres i zarazem szczyt przejrzystości. Taka jest droga pokoleń. Non omnis moriar. To, co we mnie niezniszczalne, teraz staje twarzą w twarz z tym, który jest. Tak zaludniła się ściana centralna sykstyńskiej polichromii. Pamiętasz, Adamie? On na początku ciebie pytał, gdzie jesteś. A ty odrzekłeś: ukryłem się przed tobą, bo jestem nagi. Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Niewiasta, którą mi dałeś, podała mi owoc. Ci wszyscy, którzy zaludniają ścianę centralną sykstyńskiej polichromii, niosą w sobie dziedzictwo Twojej wówczas odpowiedzi.
tego pytania i tej odpowiedzi, taki jest kres waszej drogi. Of his labor, what he eats and drinks.